Dzień dobry, witam na kolejnym już seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Ja nazywam się Weronika Przeherska-Marchwińska, jestem doktorantką Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz analityczką DELAB UW. Mamy okazję gościć Państwa na kolejnym już seminarium, które jest organizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. W ramach tych naszych cyklicznych spotkań, gdzie spotykają się prelegenci ze świata akademii, sektora biznesowego, a także publicznego, młodzi naukowcy dzielą się wynikami swoich badań i mają okazję podyskutować o nich z zaproszonymi gośćmi. Partnerem merytorycznym naszego projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji. Wspierają nas także Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj wyjątkowo partneruje nam również Warsaw Booster. Bardzo serdecznie witamy. Dlaczego tak się stanie? Ponieważ dziś będziemy rozmawiać o rozmieszczeniu startupów w mieście, o tym, na jakie lokalizacje decydują się młodzi, dynamiczni przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie, które części miasta skupiają technologiczne talenty, a które wręcz przeciwnie nie są dla nich atrakcyjne. Tym kwestiom swoje badania poświęciła nasza dzisiejsza prelegentka Maria Kubara, która jest doktorantką w UNE i laureatką między innymi diamentowego grantu. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się przyjąć nasze zaproszenie i opowiedzieć nam o swoich badaniach dotyczących właśnie Warszawy, bo nie będziemy rozmawiać o wszystkich miastach, ale o tym konkretnym, o naszej stolicy. A badania Marii komentować będą dzisiaj Piotr Wójcik, profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych, który zajmuje się między innymi analizami regionalnych nierówności oraz finansami ilościowymi, oraz Aleksandra Wilczyńska, która z zawodu jest doradczynią do spraw finansowania innowacji oraz ekspertką programu akceleracyjnego Warsaw Booster, który właśnie jest jednym z naszych dzisiejszych partnerów. Mnie nie pozostaje już chyba nic innego, jak oddać głos naszej dzisiejszej prelegentce, a potem komentatorom, którzy przyjrzą się badaniom Marii i od strony metodologicznej, i od strony merytorycznej i praktycznej. Także bardzo serdecznie zachęcam również do zadawania pytań i naszej prelegentce, i naszym gościom, i liczę na dobrą dyskusję dzisiejszego wieczoru. Weroniko, możesz potwierdzić? Tak, wszystko widać. Okej, okay, super. To jeżeli tak, to nie pozostaje mi nic innego, niż tylko zabrać Państwa w podróż po Warszawie. I przede wszystkim zacznę od przedstawienia tego tytułu, który w języku polskim jest, szczerze mówiąc, to jest moje badanie, nieco trudny do wymówienia. Te czasoprzestrzenne wzorce lokalizacyjne startupów technologicznych i wykorzystanie rekurencyjnych sieci neuronowych w prognozowaniu wewnątrzmiejskich klastrów startupów to nic innego niż tylko przyjrzenie się temu, w jaki sposób Warszawa jest przestrzenią dla startupów technologicznych i jak możemy zrozumieć decyzje lokalizacyjne przedsiębiorców. Zanim zacznę opowiadać o strukturze mojego badania i tego, co rzeczywiście dzieje się tam w środku od strony metodologicznej, chciałabym zabrać wszystkich Państwa na taką krótką podróż, taką wycieczkę wyobraźni. Wyobraźmy sobie teraz wszyscy, że jesteśmy startupowcami. Jesteśmy młodą osobą bądź osobą, która po prostu ma świetny, cudowny pomysł i pisze swoją własną aplikację. Zaczyna na razie na swoim własnym laptopie, ale pomysł jest tak fantastyczny, że chce przerodzić go w biznes. I teraz, kiedy ta osoba chce założyć swój biznes, to zaczynają się pewne wyzwania z natury formalnej. Zaczyna się od zebrania jakiegoś początkowego kapitału, ale również, i to jest pytanie, które jest dla mnie bardzo ważne, pojawia się pytanie o adres. Oczywiście część osób, które zakładają takie mikroprzedsiębiorstwa, decyduje się po prostu na wskazanie tam swojego adresu domowego. Ale jest też bardzo duża część przedsiębiorców, którzy od samego początku decydują się bardzo jasno wyznaczyć podział pomiędzy biznesem a swoim obszarem domowym. Dlatego pojawia się właśnie pytanie, jaki to może być adres? Załóżmy, że nasz przedsiębiorca, nasza przedsiębiorczyni jest gdzieś z okolic Warszawy bądź w tej Warszawie mieszka lub też słyszała bardzo dobre rzeczy o tym, że właśnie tworzenie tych technologicznych firm na przestrzeni Warszawy jest ułatwione,
bądź jest w jakiś sposób atrakcyjny. I tutaj może być wiele różnych powodów, ja wypisałam tylko kilka. Być może nasz startupowiec usłyszał, że jest tutaj fantastyczne wsparcie miasta i różnych stowarzyszeń, które działają na przestrzeni miejskiej. Są tutaj też inwestorzy, których można szybciej być może zainteresować swoją ofertą. Jest duży rynek i duży dostęp do specjalistów. Warszawa też ma swój pierwszy, miała niedawno odkrycie swojego pierwszego jednorożca, więc też międzynarodowo jest bardzo takim atrakcyjnym rynkiem dla zagranicznych inwestorów. Tylko jeżeli już mamy tę decyzję na zlokalizowanie się w Warszawie, to pojawia się pytanie, gdzie w tej Warszawie? Warszawa ma 18 dzielnic i każda z nich jest bardzo, bardzo różna między sobą. Mamy bardzo mocno zagęszczone śródmieście z niesamowicie wysokimi kosztami wynajmu biura, ale również bardzo atrakcyjne biznesowo. Cały główny biznes znajduje się właśnie tam. Ale są też takie dzielnice, które nadal mają ten adres warszawski, ale jednak są częściej kojarzone z takimi dzielnicami bardziej może sypialnymi, bardziej może spokojnymi. Czy taka decyzja też będzie dobra? Na co zdecyduje się ten nasz startupowiec? I właśnie tutaj pojawia się taka typowa ekonomiczna zależność, czyli ta indywidualna decyzja tak naprawdę agreguje się z wieloma innymi osobami. To nie jest tylko jeden startupowiec. Jest bardzo wielu młodych przedsiębiorców, którzy otwierają swoje firmy i zastanawiają się nad dokładnie tymi samymi pytaniami. I teraz to pytanie wielu startupowców zaczyna się przekładać na przestrzeń, na nasze dane, które możemy zabrać. Mamy na razie tylko decyzje lokalizacyjne, a z nich możemy wyciągnąć dużo, dużo więcej wątków analitycznych. I teraz ja zadając sobie pytanie, co mogę zrobić, patrząc na to, gdzie te startupy są zlokalizowane, doszłam do następujących wniosków, czyli mamy ten rozkład przestrzenny startupów w Warszawie i pojawiają się następujące pytania. Czy ten rozkład będzie losowy? Czy startupy po prostu gdzieś decydują się na lokalizację warszawską i to tyle? Czy może w jakiś sposób się grupują? Może są takie miejsca, gdzie startupów jest więcej i może ten rozkład zmienia się w czasie, a może są jakieś teorie, które już by to wyjaśniały i w których mogłabym ugruntować swoje badania. Jest też kolejne pytanie, czy na podstawie tych danych mogłabym w jakiś sposób zbudować narzędzie, które pozwoliłoby zerknąć w przyszłość i pomóc młodym startupowcom w kolejnych latach, żeby zdecydować się na lepszy wybór lokalizacji, bądź też w jakiś sposób pomóc praktykom, stowarzyszeniom, które działają w Warszawie, czy różnym organizacjom, które są zainteresowane startupami i w jakiś sposób od razu je zlokalizować w tym miejscu, gdzie będzie największy potencjał. To wszystko złożyło się oczywiście na mój główny cel, jakim w tej chwili jest przygotowanie i obrona doktoratu. I tutaj są takie dwa pytania, które są moimi świętymi gralami, jeżeli chodzi w ogóle o ten projekt badawczy. Czyli co wpływa na te decyzje lokalizacyjne? Dlaczego startupowcy decydują się lokalizować w jednym miejscu, a nie w innym? I jakie są skutki tych decyzji? Co będzie wpływać później na ich szanse przetrwania, na ich szanse rozwoju i jak to jest połączone z lokalizacją? Oczywiście ten projekt jest bardzo obszerny i nie jestem w stanie go zamknąć w ramach jednej prezentacji czy w ramach jednego artykułu. Dlatego na tej prezentacji chciałabym Państwa zabrać na taką wycieczkę przez ten krok pierwszy, czyli mam te dane i co dalej? Na początek chciałabym się przyjrzeć, jak wygląda ten rozkład przestrzenny, żebym mogła bardziej zrozumieć zjawisko, które bada. Być może uda mi się to powiązać z jakąś teorią, co stworzy już dobry początek do dalszych badań. I pojawia się pytanie trzecie. Czy z tej teorii, z tego rozkładu przestrzennego mogę w jakiś sposób wyciągnąć praktyczne wnioski? Do odpowiedzi na te trzy pytania na tym pierwszym etapie mojej pracy doktorskiej będę potrzebować dwóch skrzydeł. Pierwsze skrzydło to jest skrzydło teoretyczne, a drugie to jest skrzydło praktyczne. I w takim dużym skrócie, w tym paperze, tak, w tym artykule, to skrzydło teoretyczne jest oparte na następujących koncepcjach. Jest to koncepcja miasta jako przestrzeni innowacyjności, wątki związane z aglomeracją, czyli z zagęszczeniem różnych firm obok siebie i jak to na nie wpływa, a jak już zagęszczenie, to właśnie klastry, czyli takie zgrupowania firm, które są wyraźnie widoczne na przestrzeni miejskiej. Ze strony praktycznej mamy właśnie ten wzorzec przestrzeni i on złapany w takiej jednej perspektywie, jak on wygląda w
tym momencie jest już dość interesujący. Ale właśnie, być może uda się przewidzieć, gdzie jest ten potencjał lokalizacyjny, gdzie są takie obszary miasta, które przyciągają startupy i które być może w przyszłości można by nieco rozwinąć, trochę bardziej uatrakcyjnić, żeby tych startupów przyciągnąć tam więcej. I mam tutaj też sieci neuronowe, które są bardzo dobrym narzędziem do stworzenia dość elastycznego modelu, nawet posiadając dość skromne dane początkowe, jak zaraz Państwu opowiem, w jaki sposób to buduję, mam nadzieję, że okaże się to jasne. I one będą mi w stanie pomóc zbudować narzędzie, które będzie praktyczne z punktu widzenia nie tylko naukowców, ale też właśnie osób z biznesu czy z obszaru non-profit. W bardzo dużym skrócie, do czego dążymy? Mamy to skrzydło teoretyczne i zaraz będę wyjaśniać, skąd te rzeczy się biorą, ale chciałabym po prostu przedstawić jako too long don't read, do czego dążymy. Po pierwsze, chcielibyśmy odkryć, dlaczego dla młodych, elastycznych firm, które zupełnie nie kojarzą się z lokalizacją, bo przecież technologie, a szczególnie te takie miękkie, tak, software, można tworzyć z dowolnego miejsca, a jednak dla tych firm bardzo ważna jest ich lokalizacja. Kolejnym krokiem będzie pokazanie na przykładzie Warszawy, że korzyści z lokalizacji wśród podobnych firm są ograniczone przestrzennie. Te firmy będą się chciały zlokalizować bardzo blisko siebie. Ze skrzydła praktycznego będziemy dążyć do tego, żeby zrozumieć przede wszystkim, gdzie lokalizują się startupy w Warszawie, szczególnie przy rzeczywistości, która pokazuje, że tak naprawdę nie mamy wyraźnych planów takich zagospodarowania przestrzennego, w tym kontekście, że nie pokazują one, gdzie, w jakim obszarze miasta powinny się zlokalizować te najbardziej innowacyjne firmy. Więc one decydują o tym same. Kolejnym elementem będzie zbudowanie narzędzia, które będzie w stanie przewidzieć, gdzie tworzy się przestrzeń o potencjale do przyciągania startupów. I to jest właśnie ten taki główny potencjał aplikacyjny i dla projektowania narzędzi doradczych, ale również dla potencjalnych inwestorów, którzy będą widzieć, gdzie są takie miejsca, w których jeżeli pojawi się startup, być może będzie on bardziej atrakcyjny. Przechodzimy teraz więc do głównego zakresu prezentacji i na początek bardzo krótko omówię główne wątki teoretyczne, które prowadzą mnie przez to badanie, czyli kwestie lokalizacji i aglomeracji i dlaczego ona jest taka ważna dla firm technologicznych. Następnie omówię próbkę i metody i tutaj zatrzymam się na chwilę, żeby dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób buduję moje badanie i jak te wszystkie elementy przenikają przez siebie i prowadzą nas do wniosków. I właśnie te wnioski. Dowiemy się, gdzie są te startupy, odkryjemy miejski wzorzec przestrzenny lokalizacji startupów w Warszawie z wykorzystaniem analizy hotspotów, wyników klastrowania i rekurencyjnych sieci neuronowych. I zbudujemy też narzędzie, które będzie w stanie przewidzieć, gdzie pojawi się nowe zgrupowanie startupów w najbliższym okresie. Teoria. Krótko. Najważniejszym wątkiem tutaj są efekty aglomeracyjne. I efekty aglomeracyjne, o nich można mówić bardzo dużo, jest o nich napisane bardzo wiele grubych książek. Ale z takiego najprostszego punktu widzenia jest to koncept, który wyjaśnia, dlaczego pomiędzy firmami, które są oddalone od siebie, już logiczne wydaje się, że one rzeczywiście nie są ze sobą powiązane. Jeżeli jedna firma jest w Warszawie, a druga w Nowym Jorku, jeżeli nie mają wspólnego inwestora bądź wspólnego rynku zbytu, one nie są zbytnio powiązane ze sobą. To, co dzieje się interesującego, to kiedy te firmy są zlokalizowane bardzo blisko siebie, kiedy ich pracownicy wychodzą razem na kawę, rozmawiają razem, może we wspólnej przestrzeni biurowej, pomysły między nimi zaczynają się wymieniać. Firmy dzięki temu tworzą dużo większy potencjał innowacyjny, dzielą się wiedzą i takie wątki dzieją się głównie w miastach lub w klastrach. Te efekty aglomeracji są bardzo znane, ale nowa literatura pokazuje, że te najsilniejsze efekty, one dzieją się w bardzo, bardzo wąskim obszarze przestrzennym. I ten ograniczony zakres oddziaływań według badań najnowszych może sięgać zaledwie do tego najbliższego sąsiedztwa przestrzennego, czyli powiedzmy do dwóch najbliższych wieżowców, a Ramer wskazuje, że ten promień to może być nawet 50-250 metrów, czyli mniej więcej tyle, ile jesteśmy w stanie przejść z kubkiem, z gorącą kawą, żeby dotrzeć do naszego biurowca. Kolejnym wątkiem jest to, że startupy, które wcześniej kojarzyły nam się raczej z Doliną Krzemową, teraz
chętniej wybierają jednak przestrzenie miejskie niż obszary podmiejskie, takie właśnie jak Dolina Krzemowa. I tutaj pojawiają się wątki takie jak Aleja Krzemowa, Silicon Alley w Manhattanie, czy Rondo Krzemowe w Londynie. Widzimy więc, że to zagęszczenie startupów zaczyna coraz mocniej przesuwać swoją koncentrację w miastach niż na terenach podmiejskich. No i to jest pierwszy wątek. Ale pojawia się kolejne pytanie. Jeżeli one idą do miast, to w które miejsce? I tego do końca nie wiemy. Nie wiemy, gdzie startupy technologiczne lokalizują się w miastach, a miasta są przecież tak różnorodnymi bytami, które zawierają w sobie bardzo wiele różnych niuansów. I nie możemy uznać, że miasto jako takie jest przestrzenią, którą możemy analizować tylko jako całość. Dlatego tutaj jest moje pytanie badawcze, które w taki bardziej popularny naukowy sposób można określić jako, czy startupy technologiczne wykorzystują te takie bardzo nisko zlokalizowane efekty aglomeracji, czyli te, które oddziałują na bardzo krótkich przestrzeniach i czy widać to w ich decyzjach lokalizacyjnych. Czy będziemy widzieć, że te startupy nie tylko lokalizują się w mieście, ale lokalizują się bardzo blisko innych firm, które mają podobną strukturę. Próbka moich danych to jest 11 tysięcy młodych firm założonych między 2010 a 2018 rokiem. One pochodzą z bazy danych Orbis i posiadam na tym etapie, w tym akurat badaniu, posiadam głównie ich adres. Te startupy są ograniczone pod względem ich specjalizacji. Wybrałam właśnie tutaj firmę tylko i wyłącznie z branży technologicznej. I teraz zaczynamy od lewego, górnego rogu ekranu, zaczynamy od danych i te dane tutaj są bardzo, bardzo skromne. To są tylko dane na temat tego, gdzie dana firma została założona, jaki jest jej adres. Te dane adresowe zostały oczywiście zgeolokalizowane, żebym posiadała długość i szerokość geograficzną. I już na samych tych danych punktowych możemy wykorzystać dwie bardzo ciekawe metody z obszaru machine learningu. Nieparametryczną estymację gęstości, czyli two-dimensional kernel estimation i DBSCAN, który jest metodą klastrowania opartego na gęstości. Czyli tutaj algorytm dostaje parametry dotyczące tego, w jakim obszarze szukamy zagęszczenia i jak dużo firm musi tam być, żeby uznać, że rzeczywiście to jest zagęszczenie, a nie po prostu dwie firmy, które są w miarę obok siebie. I teraz mając te dane punktowe o lokalizacji i te dwie metody, już jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie będzie koncentracja tych startupów i jak to się będzie zmieniało oczywiście w ciągu lat oraz gdzie znajdują się klastry startupów i znowu jak to się zmienia z ubiegiem czasu. Dążymy do tego, żeby zbudować tą sieć neuronową, która jest na dole ekranu na środku, czyli żeby zbudować to praktyczne narzędzie do przewidywania przyszłości. No i do tego nasza metoda potrzebuje troszeczkę transformacji danych. Więc będziemy agregować dane do takiej kratki gridowej, która jest zbieżna z kratką gridową, dla której mamy dane ze spisu powszechnego, populacyjne. Będę z tego korzystać w późniejszych etapach, budując modele ekonometryczne. I do tego też dodamy opóźnienie przestrzenne. I już tłumaczę, jak to się odbywa. Zaczynamy od tego, że mamy te startupy rozłożone w mieście i nakładamy na to siatkę gridu, czyli te kwadratowe elementy. Następnie w każdej z tych kratek zliczamy, ile startupów trafiło do danej kratki. Oczywiście dla każdej podgrupki, dla każdego roku dzielimy sobie tą liczbę przez całkowitą liczbę firm, żeby te dane były porównywalne między latami, a następnie przeskalowujemy to do zakresu 0,1. Jest to taka prosta transformacja, która ułatwia późniejszą estymację sieci neuronowej. W ostatnim etapie liczymy opóźnienie przestrzenne. I opóźnienie przestrzenne brzmi jak bardzo zaawansowany koncept, ale tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie średnia z lokalizacji, które są dookoła nas. I w moim modelu tutaj przyjmuję za sąsiedztwo po prostu kratki, które są dookoła danego obszaru. Tutaj jest przykład dla czarnej kropki i szarych kropek dookoła. Skąd liczę średnią, żeby uzyskać opóźnienie przestrzenne dla danej czarnej kropki? Mamy kolejny element, czyli tą zmienną Y, to co będziemy chcieli przewidzieć, czyli gdzie są w końcu te klastry. I tą informację już w jakiś sposób pozyskaliśmy. Wcześniej udało nam się zrozumieć, gdzie te klastry są za pomocą DBSCAN-u, więc teraz znowu musimy zagregować tą zmienną do siatki gridowej,
żeby stworzyć sobie zmienną binarną, która będzie wskazywać, jest zagęszczenie bądź nie ma zagęszczenia w danym obszarze o powierzchni 1 km². Jak to działa? Znowu w bardzo podobny sposób. Mamy te nowo założone startupy, wykonujemy na tym procedurę DBSCAN, żeby zidentyfikować, gdzie są ugrupowania, następnie nakładamy siatkę gridową i decydujemy, jeżeli jest tam taki czerwony punkt, czyli ten punkt, który został zidentyfikowany jako należący do klastra, to wskazujemy, że tak, dla tej kratki mamy wartość 1, jest tam klaster. I ta zmienna zostanie użyta do zbudowania sieci neuronowej. Jako zmienne X będziemy wykorzystywać tylko to, ile w porównaniu do reszty kratek było tam startupów oraz średnią przestrzenną z najbliższej okolicy, a jako zmienną Y będziemy używać tej informacji o klastrach. I dzięki temu zbudujemy sieć neuronową, która będzie w stanie przewidzieć, czy w kolejnym okresie w danej kratce gridu, czyli w tym obszarze o powierzchni 1 km², będzie klaster startupów, będzie tam zgrupowanie startupów, czy też nie. Ta sieć neuronowa wygląda w ten sposób. Jest to sieć z 3 warstwami rekurencyjnej sieci neuronowej, które tym się różnią od zwykłych sieci neuronowych, że pamiętają, co się działo wcześniej. Ja używam tutaj takich bardzo krótkich szeregów czasowych. Tak naprawdę moje dane wejściowe to są dane tylko o 3 latach. Czyli żeby przewidzieć, gdzie będą klastry w roku 2014, cofam się o 3 lata, czyli wyciągam dane z 2013, 2012 i 2011 i wrzucam je do modelu. Czyli mamy ten rok 11, 12 i 13. Sprawdzamy, gdzie był ten potencjał startupów, ile, jakie były te frakcje, tak, te cząstki liczby startupów w danej kratce i wrzucamy to do modelu, który pamięta, nawet kiedy liczy dla 2013, co się działo w roku 2011. To jest właśnie to zastosowanie rekurencyjnych sieci neuronowych. Później moje wielowymiarowe obliczenia sieci neuronowej są spłaszczane do neurona wyjściowego. I to tak naprawdę jest po prostu wynik modelu, który dla każdej kratki będzie liczył prawdopodobieństwo, czy będzie tam klaster, czy nie. I to prawdopodobieństwo jest bardzo dobrą informacją, bo on nie tylko mówi 0,1 jest klaster, czy nie, ale na przykład może dać informację taką jak na przykład 0,7. Co to oznacza? No z 70% prawdopodobieństwem będzie tam jakiś klaster. Czyli być może jest to obszar, który jest potencjalnie coraz bardziej atrakcyjny dla startupów. Ok, jak już mamy metody, to przechodzimy do analizy rozkładu przestrzennego startupów Warszawy. Tak prezentuje się moja próbka, narysowana w całości, bez żadnej wcześniejszej obróbki na przestrzeni miasta. Po lewej są to po prostu wszystkie te startupy, które zidentyfikowałam między 2010 a 2018 rokiem. Tu już widać, że ten wzorzec nie jest zupełnie losowy. Coś tam się dzieje. Jeżeli chodzi o tę siatkę gridu, to tutaj też chodziło mi o pokazanie, jak te kratki wyglądają. Jest to 601 kratek, które po prostu zliczają, gdzie jest najwięcej firm, a gdzie ich nie ma. Teraz przechodząc przez próbki rok do roku, widzimy już na samych tylko narysowanych tych punktach, że rzeczywiście jakieś zmiany w tym wzorcu zachodzą. Coś tam się dzieje, tych firm raz jest więcej, raz jest mniej i rzeczywiście gdzieś te zagęszczenia są. Ale oczywiście te kropki za dużo nam nie mówią. Musimy się naprawdę dopatrywać co do tego, co tam się rzeczywiście dzieje. Więc tu z pomocą przychodzi pierwsza metoda z obszaru machine learningu, kernel estimation, czyli mamy tą nieparametryczną estymację gęstości. Próbujemy znaleźć, gdzie jest najgęściej zagospodarowany obszar, gdzie mamy najwięcej startupów w danym roku, gdzie one są najbliżej siebie. I tutaj widać, że z ubiegiem lat mamy coraz silniejszą tendencję do budowania bardzo, bardzo gęstego klastra w samym centrum miasta i ta tendencja rośnie z każdym rokiem. Samo zagęszczenie to tylko połowa historii, bo nie wiemy, co się dzieje z całą resztą próbki. I tutaj warto zerknąć do wyników z metody DBSCAN. W
tej metodzie DBSCAN widzimy właśnie nie tylko to, gdzie znajdują się klastry, ale też ile firm jest poza klastrem. I tutaj do 2016 roku mamy wyraźną tendencję, że klastrów, tych zgrupowań firm jest coraz więcej. Mamy coraz więcej kolorowych obszarów, czyli coraz więcej osobnych klastrów firm, czyli tych miejsc, gdzie startupy technologiczne zlokalizowały się bardzo, bardzo blisko siebie. W 2017 i 2018 dzieje się coś innego. Tu widać, że to zgrupowanie w centrum miasta jest nadal bardzo, bardzo silne, ale druga część firm jednak decyduje się na większe rozproszenie. Dlaczego tak się dzieje? Cóż, to jest obszar do kolejnych badań. I teraz przechodzimy do modelu. I tutaj chciałabym pokazać raz, w jaki sposób ten model działa, ale bardziej też to, żeby pokazać, w jaki sposób korzystanie z narzędzi, które nie są tak typowo związane z zwykłym uczeniem maszynowym, ze zwykłym zastosowaniem rekurencyjnych sieci neuronowych, czyli dodanie czegoś, co pochodzi z ekonometrii przestrzennej, tego opóźnienia przestrzennego, jak to bardzo ciekawie może urozmaicić nasze wyniki. To, co widać na tym slajdzie, to jest model z jedną zmienną. Model z jedną zmienną to jest model, który posiada tylko i wyłącznie informacje na temat tego, co się działo w jednej konkretnej siatce gridu. Jak widać, te wyniki rzeczywiście w jakiś sposób są powiązane ze znajdowaniem tego centralnego klastra, ale nie są one zbyt wygładzone w przestrzeni miejskiej. Coś jest tutaj nie tak, model nie rozumie przestrzeni, na której działa. Kiedy dodamy drugą zmienną, czyli tą zmienną na temat tego, jaka jest średnia ilość startupów w kratkach dookoła, już widzimy, że ten model z dwoma zmiennymi dużo lepiej odwzorowuje zależności przestrzenne. Te prawdopodobieństwa wyliczone są dużo gładsze, dużo wyraźniej przechodzą pomiędzy różnymi wartościami, zamiast skakać losowo. To widać jeszcze lepiej, kiedy porówna się to z rzeczywistymi danymi, a nie tylko tą zmienną binarną, gdzie jest klaster, a gdzie go nie było. Tutaj jest porównanie dla 2018 roku, na którym oczywiście mój model nie był trenowany, a on nie znał tej próbki. I wiemy też, że pomiędzy 2016 a 2017 i 2018 był pewien przeskok we wzorcu, a model nadal spisuje się bardzo dobrze. Te klastry, które są zlokalizowane przez DBSCAN, najlepiej będzie nałożyć bezpośrednio na wyniki modelu. I to pokazuję na tym slajdzie. Tutaj mamy to, w jaki sposób były rozmieszczone startupy w 2018 roku i gdzie zostały zlokalizowane klastry. Na samym środku, ale również tutaj. I mamy też takie miejsca, które jeszcze nie są klastrami, ale zaczynają powoli wzrastać, jeżeli chodzi o zawieszczenie. I nakładając na to mój model, widać, że on nie tylko przewiduje, gdzie te klastry rzeczywiście będą, ale pokazuje również te obszary, które jeszcze nie są klastrem, a już zaczynają wzrastać, jeżeli chodzi o ich potencjał. I tutaj na przykład widać obszar Paragi, obszar, gdzie niedawno Google założyło i rozwija swoje centrum wsparcia startupów. I to rzeczywiście przyciągnęło coraz więcej firm do tego obszaru, który wcześniej nie kojarzył się za mocno z innowacjami, jeżeli chodzi o obszar warszawski. Widzimy, że ten model dzięki temu, że on się uczy tylko na trzech poprzednich obserwacjach, czyli na trzech poprzednich latach, on jest w stanie wyłapać zmiany, które dzieją się jakby na bieżąco w naszych poprzednich danych. I tu chciałabym podsumować. Podsumowując literaturę, zawsze staram się nawiązać do tego, w jaki sposób budowaliśmy to badanie pod względem badawczym, tak? Czyli wracamy do tych efektów aglomeracji i tego, w jaki sposób one działają dla startupów technologicznych. Na tym etapie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie są powody, dla których startupy wybierają taką lokalizację, a nie inną, ale analizując ich zachowanie w przestrzeni jako grupy, widzimy, że jest to wzorzec, który jest zbieżny z tymi nisko zlokalizowanymi efektami aglomeracji. Te firmy nie tylko po prostu lokalizują się w Warszawie, ale lokalizują się bardzo blisko siebie w siatce miejskiej. I te najgęstsze lokalizacje miejskie przyciągają najwięcej startupów. Jest to być może oczywiste, ale też niekoniecznie, ponieważ startupy są bardzo wrażliwymi bytami. To są firmy, które dopiero zaczynają i kiedy one
wchodzą w tak bardzo mocno zagęszczony obszar miasta, który cechuje się tak wysoką konkurencją, być może narażają się na jakieś ryzyko. I to jest też coś, co chciałabym zbadać w kolejnych badaniach. Metody machine learningowe i deep learningowe, kiedy są zastosowane nawet do tak skąpych danych, jakich jest tylko i wyłącznie lokalizacja, widać, że są w stanie nam powiedzieć już naprawdę dość dużo i pozwalają nam budować predykcje, które mogą być pomocne dla innych organizacji, które nie są tylko związane ze środowiskiem akademickim. Tutaj zbudowałam przykładowy model, który pozwala na predykcję klastrów z precyzją do 1 kilometra. Ten model może być z powodzeniem zastosowany nie tylko dla Warszawy, ponieważ on się nie uczył na jakichś specyficznych danych, które należą tylko i wyłącznie dla Warszawy. Możemy zbudować taką samą bazę danych, na przykład dla Krakowa czy dla Berlina i sprawdzić, czy ten model będzie się sprawdzał. To też jest jak najbardziej do przetestowania. I w tym miejscu chciałabym podziękować za uwagę i zaprosić do komentarzy i pytań przede wszystkim gości z naszego seminarium, a później również wszystkich Państwa. Czat, mam nadzieję, że jest otwarty. Tak, czat jest otwarty. Tak. Maria, wielkie dzięki za to wystąpienie. Ja już któryś raz zapoznaję się z tymi badaniami i za każdym razem odkrywam w nich coś nowego. I zakładam, że po Twoim komentarzu, Piotrze, i po komentarzu Aleksandry też tak będzie. I właśnie Ciebie pierwszego chciałabym poprosić o to, żebyś skomentował te badania, Maria, i od strony metodologicznej, i od strony teoretycznej. Także zapraszam Cię do głosu. Dziękuję bardzo. Postaram się opowiedzieć o swoich wrażeniach z lektury też artykułu, który dostałem do przeczytania, bo na bazie tego wystąpienia jest też już gotowa publikacja. No, celem badania jest analiza ich wzorców przestrzennych lokalizacji firm technologicznych, startupów w Warszawie. To jest taka analiza eksploracyjna, widzieliśmy, tak, analiza poznawcza z wykorzystaniem ciekawych narzędzi, która dotyka dwóch tematów. Powstawania startupów, no i też koncentracji przestrzennej firm o podobnym profilu działalności. Tak? I to jest bardzo szeroko w literaturze przedmiotu rzeczywiście dyskutowane, kwestia koncentracji przestrzennej, klastrów firm. Jest zresztą to świetnie opisane przez Marię w artykule. Ona tam zresztą pokazała w prezentacji, tak, dotyka przyczyn tych efektów aglomeracji, tam są tak zwane efekty zewnętrzne, szeroko też w ekonomii opisywane, nie wiem, efekty skali, to, że firmy koncentrują się w jednym miejscu, mają dzięki temu dostęp do większego rynku zbytu, do wykształconych pracowników, łatwiej się komunikują między sobą, przepływ informacji, zwłaszcza w tej samej branży, jakieś, nie wiem, spotkania, konferencje, bliskość uczelni, jednostek badawczych, to wszystko oczywiście jest bardzo ważne, zwłaszcza przy innowacyjnych projektach. No, może się wydawać, że w doświadczeniach z ostatnich lat pracy zdalnej taka bliskość przestrzenna firm traci na znaczeniu, kiedy możemy się komunikować, spotykać online, ale nie do końca. Tak? Wciąż wiemy, zresztą każdy z nas wie dokładnie, że spotkanie na żywo, jakiś burza mózgów w przestrzeni wspólnej, a nie tylko z komputerem, dużo więcej daje, jeśli chodzi o ciekawe efekty, wnioski, czy właśnie jakieś pomysły na produkty, czy na usługi. Więc mówi się, że w branży IT zwłaszcza praca zdalna, czy kontakty zdalne dobrze się sprawdzają, ale jak pokazuje tutaj Maria, niekoniecznie takie klastry firm też bardzo, z sektora IT bardzo, bardzo blisko siebie lokalizowanych powstają. Bo kwestia klastrów też jest szeroko w literaturze obecna. Zwykle przez klaster rozumie się grupę firm z podobnej branży, konkurencyjnych między sobą, które jednak mają jakieś powiązania. Tak? Nie tylko są zlokalizowane w tym samym miejscu, ale też nawiązują współpracę pod jakimś względem dla wspólnych korzyści, na przykład organizują, nie wiem, wspólną dystrybucję towarów, marketing, promocje, współpracują, jeśli chodzi o właśnie wymianę wiedzy, organizują wspólnie konferencje jakieś branżowe, współpracują z instytucjami badawczymi, tak, z uniwersytetami, więc pojęcie klastra jest znacznie szersze niż to, o którym mówimy tutaj w tym badaniu. Zresztą wszyscy z nas pewnie słyszeli o słynnych klastrach, takich jak Dolina Lotnicza na Podkarpaciu, tak, czy klaster mleczarski na Warmii i Mazurach, no, czy wspomniana Dolina
czy Aleja Krzemowa, tak, Rondo Krzemowe. Więc to nie jest jakby temat rzeczywiście nowy, ale ciekawy, tak, zawsze interesujący. Więc ja bym chciał, gratulując świetnego przeglądu literatury i takiego odniesienia do bieżących badań, powiedzieć oczywiście o kilku rzeczach, które budzą moje wątpliwości. No, po pierwsze, definicja startupu, której Maria używa, to jest definicja firmy z sektora IT, która ma nie więcej niż 5 lat. Zwykle za startup uważamy firmę, która jest relatywnie mała, tak? Ta słynna firma garażowa, gdzie tam jest dwóch kolegów, którzy założyli firmę z jednym komputerem na spółkę przy jednym biurku. Pytanie, czy tutaj mamy dane o skali firmy? Czy rzeczywiście firmy, które bierzesz pod uwagę, to są firmy, które możemy startupami nazwać? Poza tym, że działają niedługo, tak? To jest pytanie pewnie, które też warto sobie wyjaśnić. Bo to są firmy założone w latach 2010-2018 w Warszawie. Pytanie moje kolejne, takie oczywiście retoryczne być może, to czy tam są firmy, które tylko firmy, które przetrwały, czy tam są firmy, które upadły wcześniej, tak? Bo zwykle w badaniach naukowych częstym błędem jest tak zwany survivorship bias, czyli branie pod uwagę tylko firm czy jednostek, które przetrwały pewien okres, tak? Nie analizowanie firm, które, czy jednostek, które działały w przeszłości, ale z jakiegoś powodu zniknęły z rynku i nic o nich nie wiemy, albo nie uwzględniamy ich w badaniu, co oczywiście wyniki takiego badania zafałszuje. Więc pytanie, czy tutaj ta baza danych jest z tego wolna, mnie interesuje, czy tutaj mamy ten problem, nie występuje. Zabrakło mi troszkę takiego statystycznego opisu danych, bo tak jak mówisz, masz lokalizację firmy i no, rozumiem datę jej powstania, ale pytanie, czy wiemy coś poza tym, tak? O czym wspomniałem, skala działalności firmy, czy wiemy coś o obrotach, o liczbie pracowników, czy adres, który mamy, to jest adres rejestracji firmy, czy adres działalności. Wiemy, że firma może mieć kilka adresów i adres rejestracji niekoniecznie jest adresem, w którym firma funkcjonuje, więc jeśli mamy tego typu problemy w danych, no to zawsze różne takie szumy w danych powodują, że wyniki analizy też są nie do końca, nie zawsze są wiarygodne. Więc pewnie takie informacje dodatkowo pozwoliły zweryfikować, czy ta baza jest spójna, czy faktycznie ta definicja startupu jest. Znaczy pytanie właśnie, jak tą definicję startupu rozwinąć, żeby uwzględniała tylko firmy, które faktycznie za takie startupy uważamy. Oczywiście no, rozumiem, że skupiasz się na Warszawie, ale też gdzieś tam pytanie pewnie, które się pojawi, jakie inne miasta polskie warto wziąć pod lupę pod tym względem. Nie wiem, Wrocław, Gdańsk, Kraków, o którym wspomniałaś, to też jest ciekawe dla mnie. Ja nie jestem specjalistą od startupów czy od innowacyjnej działalności, ale myślę, że to każdego z nas interesuje, na ile przyjazne są różne miasta dla tego typu firm. Jeśli chodzi o metodologię badania, to bardzo fajna, nowoczesna metodologia. Używasz tutaj i narzędzi do analiz rozkładu przestrzennego, czyli tych estymacji jądrowej, czy metody DBSCAN, sieci neuronowych. Troszkę mi zabrakło informacji, jak były dobierane parametry poszczególnych metod, bo one oczywiście, czy hiperparametry tej sieci, to dosyć szczegółowo opisałaś w pracy, ale jednak wydaje się, że na przykład przy estymacji jądrowej też jest ważne, jakie dobieramy sąsiedztwo, tak? Tam sprawdzamy gęstość lokalizacji w sąsiedztwie każdej firmy. Od tego, jak to sąsiedztwo zdefiniujemy, też zależy troszkę, jaki będzie wynik. Ta siatka, w której badałaś lokalizację firm, do której agregowałaś wyniki, miała obszar 1 kilometra, tak, poszczególne komórki. No, teraz pytanie, czy jakbyśmy przesunęli tą siatkę o 100 czy 200 metrów w lewo, w prawo, w górę, w dół, czy wyniki byłyby bardzo różne? Więc zabrakło mi takiej analizy wrażliwości wyników na założenia, które przyjmujesz, bo często oczywiście te wyniki nie różnią się, ale warto sprawdzić, czy nie ma tu jakiegoś obciążenia wyników specyficznymi założeniami, tak? Co oczywiście taka robustness check, tak mówiąc nieładnie, nie po polsku, czyli analiza odporności wyników na założenia jest ważną częścią badania naukowego zawsze, więc warto, myślę, taką analizę wykonać. O ile bardzo mi się podoba użycie sieci neuronowej, ja jestem w ogóle wielkim fanem uczenia maszynowego w tym przypadku, to jestem ciekaw,
Dlaczego używasz takiego kombajnu, takiego złożonego narzędzia, które po pierwsze wymaga oszacowania wielu parametrów, wymaga użycia pewnych metod doboru tych parametrów, optymalizacji, przekształceń danych, jest ogólnie złożone obliczeniowo. Dlaczego tutaj nie wykorzystałaś prostych narzędzi modeli przestrzennych, jakiegoś panelowego modelu, ponieważ to są te same punkty siatki w kolejnych latach? Myślę, że dobrym nawet benchmarkiem, nawet takim punktem odniesienia byłoby użycie jakiegoś panelu przestrzennego, nawet dynamicznego, który badałby również ten efekt autoregresyjny, jako chociażby punkt odniesienia do porównania. Tak więc pytanie, dlaczego tutaj jest niezbędne użycie takiego narzędzia? Tego też mi troszkę zabrakło, takiego uzasadnienia dlaczego tak akurat ten model jest użyty. Jakie są jego przewagi czy zalety w porównaniu do potencjalnych alternatyw? Jeśli chodzi o wnioski, to też tutaj wnioski opierają się na ekstrapolacji trendów tak naprawdę, tak? Czyli patrzysz, co się działo w przeszłości, przenosisz to na przyszłość za pomocą oczywiście narzędzia, które różne bardzo skomplikowane też kształty relacji potrafi rozpoznać. Niemniej to narzędzie nie odpowiada na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Tak? Znaczy wiem, że takie modele, które opierają się na ekstrapolacji, są bardzo popularne i świetnie się sprawdzają. Zresztą wprowadzenie dawno temu, w latach 80. ubiegłego wieku, modeli szeregów czasowych do ekonometrii zrewolucjonizowało w ogóle przewidywanie wskaźników makroekonomicznych. Tak? Budowanie modeli, które opierają się tylko na historii zjawiska, które przewidują, okazało się bardzo skuteczne, ale dlatego, że jest bardzo silna teoria, która mówi, że to zjawisko jest na przykład bardzo stałe w czasie, ma dużą bezwładność. Tak? Pytanie, czy zjawisko, które badasz, czy lokalizacja startupów, ma dużą bezwładność, czy można to jakoś uzasadnić, tak? Z czego wynika to, że oczekujemy, że trend będzie kontynuowany. Tak? Więc tutaj wydaje się, że użycie dodatkowych zmiennych, objaśniających, byłoby ciekawe. Tak? Nie tylko co się dzieje, ale dlaczego firmy wybierają te lokalizacje, dlaczego ten klaster jest w tym miejscu, a nie gdzie indziej, czyli co sprzyja lokalizacji klastrów w tych miejscach, czy to jest, nie wiem, dostępność komunikacyjna, wysokość czynszów w okolicy, tak, młode firmy raczej nie śpią na pieniądzach jeszcze, marzą, żeby zostać jednorożcem, ale to się zdarzy dopiero w przyszłości, czego oczywiście życzymy wszystkim startupowcom. Niemniej niższe czynsze pewnie przyciągają, tak? Nie wiem, może jakaś modna knajpka w okolicy, może sieciowa kawiarnia, więc myślę, że takie cechy, wbrew pozorom, też można by dla każdego miasta łatwo, nie są specyficzne dla Warszawy, tak, można by takie dane uzyskać i użyć jako potencjalnych predyktorów tego, co się dzieje. Powiedziałaś na początku też, że miałaś te firmy dosyć jednorodne, w sensie grupa była dosyć jednorodna, ale jednak były tam jakieś podgrupy firm z różnych specyficznych profilach. Pytanie, czy analizowałaś dane w tych podgrupach, tak? Czy to jest tak, że w tym samym klastrze lokalizują się firmy o podobnym profilu działalności, bo idea klastrów takich ekonomicznych zakłada, że blisko siebie są firmy, które jednak łączy coś innego poza lokalizacją, także profil działalności. I rzeczywiście ciekawe jest, czy rzeczywiście to potwierdza się w przypadku takich firm technologicznych, czy produkują, nie wiem, czy producenci gier komputerowych, no bo to już są duże firmy raczej, ale no, mam nadzieję, że wiesz, o co chodzi. Tak? Analiza takiego właśnie też profilu czy typu prowadzonej działalności. Zastanawiam się też, na ile, oczywiście to jest takie myślenie życzeniowe, na ile byłyby dostępne dane o jakichś sieciowych powiązaniach tych firm, bo to, że działają blisko siebie, jeszcze nie znaczy, że współpracują ze sobą, czy mają jakiekolwiek zależności. Tak? To, że są w tym samym biurowcu, to może czasem spotkają się w windzie jadąc do pracy albo wracając, ale mnie to interesuje właśnie kwestia, dlaczego coś się dzieje, z jakiego powodu i pod jakim względem one współpracują, czy blisko siebie lokalizują się, a nie tylko, że tamta lokalizacja występuje. No i ciekawe byłoby też pytanie, czy konkretna lokalizacja daje jakieś korzyści danej firmie, tak? Czyli znów to jest, ja wracam troszkę jak bumerang do tych dodatkowych cech firm, ale być może w tej bazie Orbisu są informacje o chociażby wielkości obrotów, tak? Albo liczbie zatrudnionych. Więc czy firma, będąc w tym samym klastrze, czy będąc w ogóle w klastrze, zyskuje na tym, czy rośnie, czy rozwija działalność pod względem wielkości obrotów, czy wielkości zatrudnienia,
jak długo trwa w danym klastrze, tak? Nie wiem, czy w tych danych też była kwestia, były takie sytuacje, że firmy się przeprowadzały z miejsca na miejsce, tak? Co jeśli firma zmienia lokalizację w trakcie, tak? Czy ją traktujemy, jeśli zmienia ją z jednego klastra do innego, to czy to jest dobrze czy źle, tak? Znaczy z punktu widzenia naszego przewidywanie, że coś jest w klastrze, czyli w grupie innych firm, no pytanie, na jakie pytanie to odpowiada, tak? To, że w danym miejscu jest klastr. Więc to jest takie moje trochę prowokacyjne pytanie, w kontekście predykcji w twoim modelu, co nam poznawczo w sensie naukowym daje przewidzenie, że w kolejnym roku w danej lokalizacji dalej będzie klaster. Pytanie, czy to jest ten sam klaster, czy inny klaster, nie wiemy, bo tego oczywiście nie kontrolujemy. Więc co z tego wynika, tak? Jakie poznawcze informacje z tego uzyskujemy? No tej sama definicja klastra jest dosyć ogólna, więc też stąd to pytanie, tak? Co to konkretnie znaczy, że tam będzie klaster? Jakie to nam daje informacje? Więc jakby w kontekście, zmierzając do brzegu coraz szybciej, w badania naukowe często służą czemuś, tak? Jakiemuś celowi. Zakładam, że w tym przypadku badanie lokalizacji klastrów mogłoby służyć stworzeniu jakichś rekomendacji dla polityki publicznej, tak, dla polityki miejskiej, na przykład, żeby miasto potrafiło tworzyć sprzyjające warunki dla lokalizowania klastrów, nie tylko w miejscach, gdzie one kiedyś już były, tak, bo de facto twój model przewiduje, że będzie klaster tam, gdzie już kiedyś był, wcześniej lub później, ale jak można by wykorzystać to badanie, żeby, czy rozszerzyć to badanie, żeby wskazać, jak miasto miałoby stymulować powstawanie takich klastrów w miejscach, w których do tej pory ich nie było. Także krótko podsumowując, przepraszam, trzy pytania, jeśli mogę sobie pozwolić. Po pierwsze, zalety stosowania tego skomplikowanego narzędzia w porównaniu do potencjalnych alternatyw. Dlaczego użyłaś tych rekurencyjnych sieci neuronowych? Rzeczywiście to jest dość nietypowe zastosowanie, bardzo, bardzo ciekawe. Po drugie, dlaczego te lokalizacje, czy potrafimy odpowiedzieć, dlaczego te lokalizacje, gdzie są klastry, są atrakcyjne dla firm, które tam się lokalizują? No i co za tym idzie, jakie byłyby ewentualnie, gdybyś mogła sformułować na podstawie swojego badania, rekomendacje dla polityki miejskiej? Dziękuję bardzo. Super, my też dziękujemy. Maria, ja Cię poproszę o odniesienie się do tych trzech pytań, a potem poproszę o komentarz Aleksandry i przejdziemy do dyskusji takiej, bym powiedziała, bardziej z praktycznej perspektywy. Także wielkie dzięki za ten komentarz i Maria, oddaję Ci głos. Okej. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, czyli o to, dlaczego zastosowałam w ogóle sieci neuronowe, zamiast wykorzystać dane bardziej typowe modele ekonometryczne. Pierwszą rzeczą jest to, że nasze typowe modele ekonometryczne, one jednak zbiegają do średniej w pewnym momencie. I to zbieganie do średniej sprawia, że model słabiej reaguje na nowości, przynajmniej z mojej perspektywy tak to wygląda. Jeżeli chodzi o tą sieć neuronową, ona dzięki temu, że wykorzystuje dane wejściowe o długości tylko 3 lat, ona się sprawdza nawet kiedy nie mamy zbyt wielu danych, a te modele panelowe wymagają większej ilości danych do wyćwiczenia ich i później większej ilości danych dla sprawdzenia tego wyniku. A tutaj właśnie ten ciąg 3 poprzednich lat dla danej kratki już wystarcza na to, żeby stwierdzić, czy tam będzie jakiś potencjał, czy niekoniecznie. Co pozwala właśnie na uwzględnienie w predykcji tego modelu, w dostosowaniu go do przyszłości, nawet w momencie, w którym mamy właśnie jakiś szok w systemie, czyli otwiera się, ogólnie było go tam wcześniej, model typowy zbiegłby do średniej i stwierdziłby, że rzeczywiście tam już się za dużo nie dzieje, a jednak te sieci neuronowe będą z tego korzystać. Inspiracją do tego badania, do tego zastosowania tych sieci rekurencyjnych był artykuł, który przewidywał aktywność sejsmiczną w Ameryce Południowej i tam właśnie były wykorzystane rekurencyjne sieci neuronowe, tylko jakby ćwiczone tylko i wyłącznie na tym, gdzie wcześniej te aktywności sejsmiczne były. I ten model naprawdę z bardzo dużą wiarygodnością, tak samo jak i u mnie, potrafił sobie poradzić z przewidzeniem w przyszłości, gdzie dana aktywność, tutaj u mnie aktywność przedsiębiorcza, tam aktywność sejsmiczna będzie się pojawiać.
Także to jakby to jest kontekst tego badania. Co do pytań kolejnych, jeżeli chodzi o atrakcyjność danej przestrzeni i to dlaczego firmy lokalizują się tam, gdzie się lokalizują, jakie to ma dla nich konsekwencje, to są bardzo ważne pytania w całości mojego projektu badawczego. To jest jakby pierwszy artykuł, dlatego on jest tak mocno eksploracyjny. Też chciałam pokazać, że jakby takie badanie można przeprowadzić i z niego też wychodzą ciekawe wnioski i ono później otwiera trochę uważniejszą analizę na kolejne lata, czyli jakby już wiedząc, coś tam się dzieje, jestem w stanie lepiej spojrzeć na to, czy rzeczywiście te klastry to są tylko firmy, które są lokalizowane obok siebie, czy między nimi coś się dzieje. I tutaj wykorzystuję w kolejnych artykułach, które jakby są nadchodzące, być może jak mnie zaprosicie później, to też o nich opowiem. Tam łączę nie tylko bazę danych Orbis, która właśnie dla tych najmniejszych firm była mocno dziurawa, niestety, z danymi, które pochodzą z KRS-u i które pochodzą z rejestru REGON. Czyli mając te lokalizacje, łączę je z tym, co się dzieje, co wiem o tych firmach z baz danych publicznych, które są wiarygodne i stamtąd też mogę wyciągnąć powiązania. I to jest też temat na kolejny artykuł, który nadchodzi, jakby patrzenie nie tylko na te zgrupowania, ale też na połączenia między firmami i tutaj patrzę po połączeniach ze struktury właścicielskiej, inwestorskiej, żeby zobaczyć, w jaki sposób te firmy są powiązane ze sobą i czy one w ogóle są powiązane ze sobą w Warszawie, bo jak na razie no bywa różnie. To tyle tylko mogę zdradzić. A jeżeli chodzi o rekomendacje, to też, jeżeli chodzi o ten model, to jest takie przewidzenie potencjału, czyli jeżeli rzeczywiście mamy jakiś taki obszar, który nie wyświetlał się jako klaster tylko po samej analizie DBScan, a w modelu wychodzi na już trochę bardziej zabarwione, tak, czyli to prawdopodobieństwo wzrasta, być może jest to obszar, który warto by było rozbudzić, że to nie jest rzeczywiście taka pustka, która zupełnie nikogo nie przyciąga, tylko to jest już obszar, który wzbudza zainteresowanie i być może możemy go pobudzić. Więcej na temat tych rekomendacji znowu będzie pewnie w momencie, w którym rozszerzę bazę danych, rozszerzę modele, dowiem się, jakie są te firmy, dowiem się też więcej o nich, bo stąd właśnie te dane z KRS-u i Dragon, żeby właśnie uwzględnić też dokładną ilość osób zatrudnionych, jaka jest struktura właścicielska, typ prawny i tak dalej. I też biorąc pod uwagę to, które firmy niestety nie przetrwały próby czasu, będę w stanie stwierdzić, jak lokalizacja wpłynęła być może na to, że one przeżyły bądź nie. Więc to jest takie pytanie po prostu długofalowe, które z czasem, mam nadzieję, będę w stanie w jakiś sposób zaadresować, odpowiedzieć na nie. Widać, że ilość tych pytań związanych z twoim badaniem, Maria, jest dosyć spora. Natomiast ja bym chciała, żebyśmy teraz spojrzeli na to badanie z perspektywy praktyka i Aleksandra, poproszę cię o komentarz, ponieważ to jest jedno z takich badań, które staramy się tutaj zawsze w cyfryzacji prezentować, które właśnie nie tylko dają ten wgląd teoretyczny, nie tylko metodologiczny, ale także mogą być aplikacyjne, mogą mieć to zastosowanie praktyczne. I jakie to zastosowanie może być i co ty w tym badaniu dostrzegasz, Aleksandra? Dobry wieczór, cześć, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie, Mario. Z przyjemnością wysłuchałam twojej prezentacji, też wcześniej zapoznałam się z artykułem. Rzeczywiście mogę potwierdzić, że na co dzień pracując ze startupami zarówno w Warsaw Boosterze, jak i w firmie, w której doradzam w strategiach finansowania, no widzimy te wszystkie efekty, o których mówisz, czyli efekty aglomeracji, to, że startupy rzeczywiście mimo pandemii cały czas lokalizują się w Warszawie, lokalizują się w tych dzielnicach centralnych, że ta wymiana informacji między nimi jest bardzo istotna, że praktycznie każdy startup, z którym pracujemy, mierzy się z takim problemem ograniczonych zasobów, tak? I pewnie to też bardzo ich przyciąga do miejsc coworkingowych, do różnych miejsc, które mogą się wymieniać informacjami. Też również znany jest taki model venture buildingu, w którym to znowu więksi gracze dofinansowują spółki i wspólnymi zasobami rozwijają wiele startupów jednocześnie, korzystając z korzyści skali. Więc to wszystko widzimy. Na pewno bardzo interesujące dla mnie by było zrozumienie, trochę te podobne pytania towarzyszyły mi to Piotrowi, czyli dlaczego te firmy wybierają dokładnie te lokalizacje, tak? Czyli żeby zrozumieć, co przyciąga ich do tych lokalizacji, a interesowałoby mnie to przede wszystkim dlatego, że chciałabym później zrozumieć, co dalej.
czyli co dalej możemy z tym zrobić, ponieważ mówiliśmy sobie trochę tutaj o systemie wspierania innowacji. Tak na dobrą sprawę mamy tutaj bardzo wiele podmiotów i graczy, którzy na te innowacje, na te ekosystemy wpływają. Miasto może odgrywać bardzo różną rolę. W ogóle to, do czego bym zachęcała, to chyba już nawet na tym etapie konsultacje czy z miastem, czy z jakimiś jednostkami, które takie strategie planują, żeby zrozumieć, co oni tak naprawdę chcą zrealizować. Bo na przykład dużo mówiliśmy sobie dzisiaj tutaj o tym współczynniku, czy o tym, czy jakaś firma przetrwała, czy nie. Ja zakładam, że w pewnych ekosystemach ma sens stworzenie ekosystemu, w którym testujemy bardzo wiele innowacji. Nie wszystkie z nich muszą wypalić, nie wszystkie spółki muszą przetrwać. To też jest okej, tak? Musimy mieć przestrzeń chociażby w mieście do tego, żeby testować innowacje. Ciekawym dosyć konceptem jest coś, co się nazywa innowacyjnymi dystryktami. To jest taka koncepcja, którą na przykład rozwija między innymi Oslo. I w ramach tej koncepcji oni właśnie próbują po mieście sobie w różnych miejscach budować centra innowacji. I rzeczywiście, żebyśmy nie zawsze z punktu widzenia miasta będzie nam opłacało się lokalizować startupy w jakimś konkretnym miejscu jednym, tak, w dzielnicach centralnych. Więc zachęcałabym do tego, żeby te modele, które budujesz, po pierwsze, żeby konsultować jak najmocniej z osobami, które później wdrażają te strategie, żeby brać pod uwagę czynniki, które będą miały realny wpływ na te strategie i żeby rzeczywiście myśleć o tym, jak one mogą w przyszłości stymulować rozwój innowacji na bardzo różnych polach. I to chyba jest taka moja myśl ode mnie, którą dzisiaj chciałabym przekazać. Super, bardzo Ci dziękuję. Maria, czy Ty byś chciała odnieść się do tych komentarzy? Bo ja na pewno kilka pytań mam, ale Tobie pierwszej oddam głos. To znaczy ja bym bardzo chciała podziękować w ogóle za tą opinię, bo jakby ze środowiskiem akademików już udawało mi się dość często konsultować na temat tego artykułu szczególnie, bo on był prezentowany na różnych konferencjach naukowych, co jest jakby domyślnym sposobem prezentacji badań dla młodego doktoranta. I tutaj bardzo chętnie też bym się dowiedziała, w jaki sposób w ogóle można rozpocząć taką współpracę i takie wymienianie się wiedzą. Bo pewnie jak napiszę po prostu maila do jakiejś organizacji, która zajmuje się startupami, to on może gdzieś tam zaginąć. W jaki sposób można otworzyć taką współpracę i taką wymianę doświadczeń? Bo rzeczywiście to mogłoby być bardzo, bardzo ciekawe i też ubogacające dla, że tak powiem, podatnika, który funduje te wszystkie nasze badania. Myślę, że na bardzo różne sposoby. Znaczy jest bardzo dużo organizacji, które jakby z trzeciego sektora, która wspiera rozwój startupów, więc one na pewno, tak jak między innymi Fundacja MOST, która prowadzi ten program akceleracyjny. Ja bardzo chętnie mogę się z Tobą zastanowić później po spotkaniu, kto mógłby być dla Ciebie taką osobą, z którą mogłabyś zweryfikować swoje pomysły, kto w mieście rzeczywiście odpowiada za innowacje i kto planuje strategię. Znaczy oczywiście jakby wdrażanie innowacji będziemy mieli pewne gremia, które odpowiadają za to na poziomie miejskim. Mamy oczywiście też strategie takie bardziej ogólnokrajowe, więc tych podmiotów jest dosyć dużo, ale od czegoś trzeba zacząć, więc myślę, że może miasto byłoby odpowiednim adresatem i próba odbicia tych pomysłów i tego, co jest dla nich istotne, jakby w pierwszej kolejności. Myślę, że trochę analiza tych benchmarków, czyli dla mnie Oslo jest dosyć ciekawym przykładem, znaczy oni stworzyli sobie teraz te innowacyjne dystrykty i zobaczymy, jak to wyjdzie tak naprawdę, bo mają w tym momencie trzy. Mają jeden, to jest Oslo Science City, które jest zbudowane wokół Uniwersytetu w Oslo i Szpitala Uniwersyteckiego i jest nastawione jakby na taki sektor naukowy bardzo mocno i na to, żeby testować innowacje pochodzące z nauki. Mają Oslo Punkt, czyli taką dzielnicę centralną, gdzie tam sobie znowu postanowili, że chcą mieć zlokalizowane bardzo dużo startupów technologicznych, ale wokół coworków, wokół właśnie takiego szeroko pojętego minglingu i spotykania się tych startupów, wymieniania wiedzą. I zrobili sobie trzeci dystrykt, który polega mniej więcej na tym, że tam próbują testować takie rozwiązania cyrkularne. Łącznie z tym, że tam jest bardzo ciekawy aspekt wykorzystania przestrzeni tymczasowej, czyli tam oni znowu wprowadzili troszeczkę taki cowork, powiedzmy zorientowany na tematy cyrkularne w przestrzeni, która aktualnie jest niewykorzystywana, ponieważ miasto wie, że zazwyczaj na przykład stara fabryka, zanim przejdzie w jakiś tam odpowiedni proces administracyjny, to jest zazwyczaj kilka lat, więc oddają tę przestrzeń startupom. Tak? To jest troszeczkę poboczny temat, ale bardzo interesujący. Więc trochę te benchmarki, one mogą też tak na dobrą sprawę później, nie wiem, może mam nadzieję inspirować też decydentów miejskich u nas w Warszawie do podejmowania jakichś kroków. Więc myślę, że to byłby dobry początek. Oczywiście wszystkie eventy startupowe, wszystkie organizacje, one są zazwyczaj bardzo otwarte na to, żeby wspierać, więc tu też możemy zastanowić się nad grupą organizacji, które mogłyby pomóc. To są takie dwa pierwsze punkty, które bym wskazała. Okej, dziękuję Ci.
Aleksandra, ja Cię jeszcze chciałam w tym kontekście zapytać, bo my cały czas tutaj mówimy o klastrowaniu się, o gromadzeniu się tych poszczególnych startupów w przestrzeni miasta, ale ja bym chciała, żebyśmy wyszli trochę z tej dyskusji na inny, może bardziej międzynarodowy poziom, a mianowicie zastanowienie się, co w ogóle przyciąga miasto, co w ogóle przyciąga takie startupy do miasta, bo przecież wybór tej czy innej dzielnicy nie jest oczywisty, tak jak pokazałaś, Mariana, w swoim badaniu, ale też wybór tego czy innego miasta, tego czy innego kraju też poprzedzony jest wieloma przemyśleniami w przypadku takich młodych, dynamicznych przedsiębiorców. Co przesądza o tym, że Warszawa, a nie na przykład Berlin, albo Warszawa, a nie na przykład Paryż? Jakie to są czynniki? Najczęściej powiedziałabym, że tak, jakby ta pierwsza, przynajmniej oczywiście będę się odnosiła do takiej swojej własnej statystyki i doświadczeń, czyli do spółek, z którymi ja współpracuję. Czyli bardzo często spółki polskie, czy spółki polskie będą otwierały swoje oddziały po prostu na terytorium Polski, będą lokalizowały się w miejscach, w których albo funkcjonowały, albo funkcjonują. I to jest najczęstszy scenariusz. To, co jest bardzo ciekawe i co otwiera je na, znaczy tak, jakby pierwszy rynek zbytu jest dla nich najważniejszy, no i później są otwierane kolejne rynki zbytu, które są dla nich interesujące, czyli ten kolejny krok jest dosyć istotny, czyli gdzie chcemy wprowadzić swoje rozwiązanie. No i teraz, czy Polska jest dla niektórych startupów, na przykład norweskich, interesujące z tego względu, że otwierają jakiś nowy rynek, który jest interesujący, więc to chyba są takie aspekty rynkowe, które najczęściej przyciągają startupy i powodują, że mają one swoją lokalizację w danym kraju. A czy z Twoich doświadczeń wynika, że są jeszcze jakieś inne czynniki? Na przykład, nie wiem, atmosfera w mieście albo przestrzeń, która jest dla nich bardziej, a nie mniej przyjazna. I nie mówię tutaj tylko w kwestiach tych właśnie zawodowych, ale też takiego życia prywatnego, przykładowo na przykład ceny nieruchomości w danym mieście przyciągają startupowców, sprawiają, że to miasto jest wtedy bardziej atrakcyjne dla nich. Myślę, że cały czas jednak kapitał ludzki, czyli jakby w Polsce będziemy widzieli firmy, które jednak relokują lub otwierają drugą siedzibę ze względu na to, że jest tutaj dostęp do świetnych programistów, do świetnych ekspertów, do świetnych naukowców, więc to jest coś, co bardzo mocno ich motywuje. Myślę, że takie decyzje z naszych obserwacji na poziomie poziomu życia, one są bardziej indywidualne, czyli prędzej będziemy widzieli programistę, który będzie podróżował za takim celem, niż całą spółkę, która z tego względu przeniesie się do jakiegoś konkretnego miejsca. Ciekawym sektorem jest medtech i biotech, czyli takie innowacje, które są dosyć wrażliwe na to, jak elastyczny jest jakiś system albo jakaś część publiczna danego kraju, tak? Czyli nie wiem, Norwegia ma dosyć spore problemy z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie biotechu i medtechu, więc oni bardzo często tego swojego pierwszego rynku zbytu będą szukali w Szwecji. I na przykład zdarzają się startupy norweskie, które nie wchodzą najpierw na swój rynek, tylko wchodzą najpierw na rynek szwedzki. Więc jest trochę różnych uwarunkowań i one zależą mocno od tego, jaki profil ma dany startup. Super, bardzo Ci dziękuję. Chciałam jeszcze zapytać Was, i to pytanie chyba kieruję do Piotra i do Marii właściwie, ponieważ badanie rynku startupów jest takim dosyć wymagającym badaniem i Ty, Piotrze, na to zwróciłeś uwagę, Ty, Maria, zresztą też w swojej prezentacji, ponieważ to jest rynek wrażliwy na zmiany i bardzo często te firmy po prostu nie udaje im się przetrwać. Badasz rynek, który jest taki bardzo zmienny. Ja Was chciałam zapytać o to, na jakie jeszcze ograniczenia tego typu badań byście wskazali, bo ta wrażliwość rynku to jest jedna kwestia, ale wiem, że oglądają nas osoby, które szukają pomysłów na swoje prace licencjackie, magisterskie, może nawet doktorskie. Na jakie pułapki w tego typu badania właśnie rynków startupowych byście zwrócili uwagę przyszłym badaczom tego tematu? Piotrze.
Czyli ja mogę powiedzieć w kontekście jakości danych, tak? Zawsze w badaniach naukowych problemem jest jakość danych. Znaczy, jeśli dane są słabej jakości, to wtedy oczywiście wnioski też są mało wiarygodne, więc zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy taki sektor, w którym nie ma danych zbieranych przez jakieś instytucje publiczne, tak? Te firmy czasem trwają przez krótki czas, więc tu jest duży problem z dostępem do wiarygodnych danych, które opisują w sposób pełny, tak, na czym działalność polega, w jaki sposób ona się odbywa. Taka jest moja intuicja. Tak? Ja nie znam tej branży, tego sektora, natomiast z punktu widzenia analityka czy osoby, która pracuje z danymi, no to właśnie kwestia jakości danych. Kwestia to, o czym mówiliśmy wcześniej, zmiany, czy takich, nie ma tutaj wyraźnych trendów, tak, więc stąd taka ekstrapolacja historii, o ile w przypadku analizy erupcji wulkanów czy jakichś sejsmicznych zagrożeń myślę, że jest naturalna, o tyle tutaj nie jestem do końca przekonany, czy to rzeczywiście jest łatwe. Znaczy nie ma prostego, myślę tutaj, uzasadnienia, dlaczego, czy w jaki sposób, w którym kierunku procesy, które dzieją się w istnieniu i znikaniu swoich technologicznych, mogłyby iść. To jest trochę tak, jak w tym słynnym powiedzeniu, tak, że przewidywanie jest trudne, zwłaszcza przewidywanie przyszłości. No, nie wiemy, co się stanie, zwłaszcza jeśli nie potrafimy w sposób sensowny ustalić, jeśli nie ma takiego, powiedzmy, co nazywa data generating process, tak? Czyli nie ma procesu, który w jakiś sposób tłumaczy, jak te zjawiska się dzieją. To są zjawiska, nie wiem, relatywnie nowe, które też zupełnie inaczej wyglądają przy pewnie w różnych lokalizacjach, różnych rodzajach działalności, więc tu zagrożenie właśnie jakości danych i zagrożenie tego, że nie wiemy do końca, nie ma teorii, która pozwala nam intuicyjnie dobrać właściwe narzędzia do analizy tego typu zjawisk. Maria? Ja bym zaczęła w ogóle od czegoś, co bardzo często jest pytaniem do mnie i też Piotr poruszył ten temat. To jest pytanie o definicję startupu. Ja zaczynając w ogóle moje badania, zaczęłam od takiego przeglądu literatury i w tym przeglądzie literatury też poświęciłam bardzo dużo uwagi i na to, czym jestem zainteresowana, czyli rzeczywiście tym aspektem przestrzennym, ale też na to, w jaki sposób inni naukowcy w swoich artykułach definiują grupę, którą się zajmują, czyli definiują startupy. Bo wydaje mi się, że dużo łatwiej jest mówić o startupach, kiedy rzeczywiście się z nimi pracuje w organizacjach pozarządowych, tak jak Ola, bo wtedy wiadomo, że rzeczywiście to, kto do nas przychodzi, to są startupowcy i to są rzeczywiście ich problemy. Kiedy my patrzymy na to z punktu widzenia akademickiego, rzeczywiście jest problem ze zrozumieniem, czy ta firma to jest startup, czy już nie, albo jeszcze nie, bo jest na przykład tylko jakaś taka działalność, która startuje, albo być może grupa informatyków, programistów, którzy tak naprawdę swojego startupu nie tworzą, a pracują na samozatrudnieniu, a bądź w jakiejś takiej spółce, która świadczy usługi do innej firmy. I to jest taki temat trochę niebezpieczny z punktu widzenia jakości danych, ale również bardzo interesujący właśnie przez to, że tak wiele rzeczy się dzieje w tej grupie. Ja się zdecydowałam na taką definicję, która jest bardzo często przyjmowana w literaturze, też po to, żeby jakby ten proces doboru danych trochę uprościć, nawet kosztem takiej niesamowitej wiarygodności, którą moglibyśmy uzyskać, mając te dane konkretnie od samych startupowców, czyli właśnie tę definicję młodej firmy z danego obszaru i później ewentualnie, tak jak Piotr zasugerował, wchodząc w wewnętrzne charakterystyki tej firmy. No ale właśnie choćby na przykładzie tej definicji widać, że jeżeli chodzi o startupy technologiczne, wszyscy czekamy, aż one zmienią nasz świat, jak one wprowadzą jakąś innowację, która być może pomoże nam rozwiązać problemy związane ze środowiskiem, ułatwi nam życie, rozwiąże jakieś problemy społeczne, ale tak naprawdę mamy bardzo niewiele, bardzo ograniczony język, nawet i badawczy, co do tego, w jaki sposób te startupy rzeczywiście działają. Czyli oczekujemy, że jakiś dany sektor gospodarki, który jest relatywnie nowy, pomoże nam w różnych naszych problemach, ale tak naprawdę niewiele wiemy, co można z nim zrobić. I tutaj każde badanie, wydaje mi się, które byłoby w jakiś sposób powiązane z tym tematem i w jakiś sposób próbowałoby na swój jakiś ograniczony sposób
bo każdy ma jakąś swoją soczewkę, przez którą patrzy, zajrzeć do tego tematu, w jakiś sposób spojrzeć na niego z innej perspektywy, spróbować go zbadać, może nie od punktu widzenia przestrzeni, ale bardziej na przykład w jaki sposób jakieś organizacje studenckie wzbudzają przedsiębiorczość, jaki tutaj jest miara sukcesu, co się dzieje. Wszystkie te badania mogą nam bardzo, bardzo pomóc do tego, żebyśmy rzeczywiście uzyskali te odpowiedzi na pytania, których my oczekujemy od startupów. Takie trochę odpowiedź, nie do końca odpowiedź, ale może jakaś inspiracja do kolejnych badań. Super, dzięki. Ja mam wrażenie, że dzisiaj nasza publiczność jest bardzo nieśmielona Twoim badaniem, Maria, bo nie pojawiły się jeszcze żadne pytania. Ja do zadawania tych pytań oczywiście bardzo zachęcam. A sama chciałabym zadać Wam takie pytanie podsumowujące, ponieważ tak jak wspominałam już, naszymi widzami, naszymi odbiorcami są osoby, które same szukają pomysłów na swoje prace naukowe. Ja Was się chciałam zapytać, gdzie byście jeszcze takie pomysły wskazali? I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o badaniach ilościowych, bo oczywiście to Twoje badanie, Maria, ma jedynie ilościowy wymiar, ale są też badacze jakościowi, którzy przyglądają się z uwagą temu rynkowi startupów. I to pytanie chciałam skierować do Ciebie, Aleksandra. No myślę, że tematów jest bardzo dużo. Znaczy ja myślę, że to, o czym trochę sobie już powiedzieliśmy, czyli jak tworzyć efektywne systemy wspierania innowacji, to jest coś, czym można się zająć na pewnie bardzo wiele, wiele sposobów i zrozumienie tego na poziomie jakiejś jednej aglomeracji, co jest dla niej istotne, to jest na pewno coś, co mogłoby bardzo wiele wnieść. Dla mnie bardzo ciekawym tematem jest to, jaką funkcję w tym wszystkim właśnie pełni miasto, tak? Czym miasto może być early adopterem jakiejś technologii i pomagać testować jakieś technologie. No my troszeczkę oczywiście testujemy to w ramach programu akceleracyjnego Warsaw Booster, ale pewnie takie badanie z takiego punktu naukowego też byłoby bardzo cenne, więc dla mnie właśnie efektywność i połączenie perspektyw tych bardzo wielu graczy byłaby cenna, żebyśmy mogli tutaj nad tymi naszymi innowacjami pracować, żebyśmy mogli rozwiązywać te problemy, o których Maria mówiła, bo trochę tak rzeczywiście jest, ja też mam trochę takie poczucie, że czekamy aż te technologie rozwiążą wszystkie nasze problemy. Jakoś musimy im czasem pomóc. Piotrze, i do Ciebie kieruję to samo pytanie. Znaczy ja troszkę odpowiem podobnie. Mnie intryguje, jakie są przyczyny tego, że startupy powstają w tej, a nie w innej lokalizacji, czy też lokują się tam, a nigdzie indziej, co sprzyja, tak, co pomaga im się rozwijać, jak długo trwają i dlaczego. Tak? Zawsze pytanie dlaczego wydaje się mi ważniejsze niż pytanie co, więc w tym kontekście chyba bym trochę wrócił do tego, o czym mówiłem wcześniej. Na pewno też analiza porównawcza różnych aglomeracji, tak? Bo jakie jakby globalne rzeczywiście cechy, charakterystyki różnych miast, nie wiem, polityka miejska danego miasta, czy może w kontekście dzielnic różnych, jeśli dzielnice mogą prowadzić swoją autonomiczną politykę dotyczącą właśnie wspierania przedsiębiorstw, to jakie takie właśnie charakterystyki, czy cechy, czy elementy takie zewnętrzne mogą sprzyjać powstawaniu takich innowacyjnych firm. I również w analizie w podziale według typów działalności. Wydaje mi się, że to jest też ciekawy wątek, który warto poruszyć, który też tak pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy te klastry są złożone z firm podobnych, w sensie również profilu działalności, czy też to są zupełnie przypadkowe konglomeraty, które korzystają z tego, że mają przestrzeń coworkingową, tak, gdzie się mogą spotkać, ale poza spotkaniem fizycznym nie ma żadnej interakcji między nimi. Bardzo dziękuję, Maria. Ty jesteś teraz w trakcie pracy nad swoim doktoratem, więc zakładam, że nie szukasz dodatkowych tematów, ale gdybyś szukała, to w jakim kierunku byś patrzyła? To jest trudne pytanie, bo rzeczywiście jestem bardzo mocno skupiona na tym, co po prostu mam zrobić, bo tych takich tematów dookoła jest bardzo wiele i one zostały poruszone i przez Olę, i przez Piotra. Ja bym po prostu zachęciła do eksperymentowania. Do eksperymentowania z tym, jakie dane możemy pozyskać, do próby zrozumienia jakby swojej lokalnej przestrzeni, tego, co się dzieje. I nawet jeżeli nie chcemy na to patrzeć z punktu widzenia ekonometrii przestrzennej, która jest raczej moją specjalizacją,
to po prostu na popatrzenie tego, co robią moi koledzy z roku, co robi grupa moich znajomych też z innych kierunków, jakie problemy wskazują w swoich rozmowach. I to jest fantastyczna inspiracja do dalszych działań, a jestem pewna, że osoby, które nas oglądają i szukają tematu do działań, jeżeli by się do swoich późniejszych badań, jeżeli się rozejrzą w swoim środowisku, to te problemy znajdą. Bo ta moja inspiracja też nie przyszła do mnie po prostu gdzieś tam z głowy, tylko rzeczywiście byłam na jakimś evencie, który opowiadał, a mam nawet chyba publikację, Warszawa, miasto startupu. I tak mnie to zainspirowało, że po prostu cały mój doktorat jest poświęcony właśnie temu, jak Warszawa jest miastem startupów i jak co na co wpływa. Także zachęcam do po prostu inspirowania się nawet takimi zwykłymi rozmowami, które nie wydają się zupełnie związane z tematyką naukową. One jednak mogą nas naprawdę bardzo mocno popchnąć do czegoś inspirującego i innowacyjnego. To jest bardzo optymistyczne zakończenie i ja mam też taką cichą nadzieję, że to spotkanie, gdzie połączyliśmy głos i teoretyków, i praktyków, będzie dla przyszłych badaczy źródłem inspiracji. Z taką nadzieją pozostaję i mówię Państwu dobranoc oraz dziękuję za uwagę, którą mi dzisiaj poświęciliście.